11 listopada o godzinie 11 w Świerkach odbył się szósty górski bieg niepodległości o Puchar Wójta Gminy Nowa Ruda, zorganizowany przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Na starcie stawiło się 280 zawodników z Wrocławia, Świdnicy oraz wielu zakątków Kotliny Kłodzkiej, którzy mieli do pokonania dystans 11 km. Dzisiejsza trasa była dość wymagająca, warunki były dość trudne, było grząsko, ślisko. No niemniej jednak dla mnie się biegło, mi biegło się dzisiaj bardzo dobrze, miałem odpowiednie buty i myślę, że trasa taka była dla mnie, mimo tego, że wymagająca, ale dość dobra. No kategorię wygrałem ponownie tutaj w tym roku, cieszę się bardzo, bo na swoim terenie zawsze jest miło wygrywać u siebie. Na przyszłości no, chcę troszeczkę wyżej uderzyć, chcę bardziej śledzić w czołówce światowej, zarówno w biegach górskich, jak i w maratonie. Pomimo niesprzyjającej pogody, zawodnicy wyruszyli na trasę po sygnale startowym, który dała wójt Adrianna Mierzejewska. Początek trasy prowadził przez długie wzniesienie. Przebycie tego trudnego odcinka nie ułatwiał siąpiący deszcz. Jak co roku kontynuujemy tradycję biegu niepodległości właśnie w Świerkach. Jest to szósty bieg w gminie Nowa Ruda, a trzeci w tej miejscowości. Sprawdził się on 3 lata temu. Było sporo osób, w zeszłym roku było już więcej. Dzisiaj już ponad 250 osób mamy zapisanych i wciąż jeszcze mogli się zapisywać przed biegiem. Mamy jak zwykle wspaniałe medale. Dzisiaj bardzo dużo smakołyków, słodkości, zupy. Pierwszy raz w tym roku też zorganizowaliśmy, porozmawialiśmy, poprosiliśmy księdza o mszę i w przyszłym roku ta msza z okazji setnej rocznicy będzie już taka bardziej huczna, wspaniała przed rozpoczęciem tego biegu. Przede wszystkim jest to miejscowość, która do tej pory nie była mocno promowana, a zależy nam na tym, żeby o każdej wsi gminy Nowa Ruda było głośno. Także bieg w Woliborzu, Dni Folkloru w Jugowie, dożynki w poszczególnych wsiach, no a tutaj postanowiliśmy, że ten bieg niepodległości osiądzie. Warunki terenowe mamy świetne, bo mamy Górę Włodzicką, więc sprawdził się on pierwszym razem 3 lata temu i z tego względu też pozostanie w Świerkach. Oczywiście jak przy każdym biegu uczestnicy są dzieleni na kategorie wiekowe. Uczestników mamy z różnych miejsc, z całej Polski. Mamy znane osoby i panią profesor Kibicką i przyjeżdżają tutaj biegacze, którzy biegają u nas w biegu alpejskim w Ludwikowicach Kłodzkich. Te biegi w ogóle w gminie Nowa Ruda cieszą się coraz większym powodzeniem. Nasza pani dyrektor Centrum Kultury biega, więc też promocyjne ulotki rozrzuca w każdym miejscu i widzimy, że zainteresowanie jest coraz lepsze, coraz większe. Na pewno bardzo dobrze przygotujemy się do setnej rocznicy. Bieg niepodległości będzie tutaj na pewno zorganizowany z ogromną pompą. Przygotujemy piękną mszę przed biegiem. Zaprosimy wszystkich wcześniej i poprosimy wszystkich zawodników, żeby chcieli też wcześniej uczestniczyć w tej mszy. Na mecie na każdego zawodnika czekał medal oraz gorący posiłek i herbata w sali wiejskiej. Bieg ciężki był, no i trasa przede wszystkim było to większe, trudniejsze niż w tamtym roku. Nogi jeździły mi prawie całą trasę. Dlatego biega w Świerkach. Ale tak to ma te swoje uroki, bo przepiękne widoki, rewelacyjna atmosfera, naprawdę to jest jeden z najlepszych naszych biegów w tym rejonie. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie, jakoś specjalnie się przygotowywaliście do tego biegu? Ogółem biegamy. Monika Kubiak, biegnina z cały rok tam jakieś zawody są. No to jest nasz chyba ostatni bieg w tym sezonie, ale no nie mogliśmy go opuścić, także rewelacyjnie. Jakieś plany na przyszłość? Gdzieś w przyszłym roku coś zaczynacie? 4. Kolejna pani dobiega. No zaczynamy od Sobótki, półmaraton w marcu. No, a później tutaj pewnie w okolicy trochę biegów ten na następny rok. Panie 233. To jest bardzo fajne. A z numerem 18. Ja tylko u nas w gminie, czy też ogólnie gdzieś dalej? Jeździliśmy w Gdyni, byliśmy w tym roku, Kraków, Piła. Trochę się jeździło. Dystans jest to 10 km, bieg anglosaski, czyli góra, dół, góra, dół. Teoretycznie jest to dość ładna, fajna, szybka trasa, no ale ona jest ładna, szybka, fajna w lecie. Teraz jest trasa trudna, jest dużo błota, ślisko, zbiegi są niebezpieczne, jest parę miejsc, gdzie jest głębokie błoto. No i oczywiście na terenie otwartym, tam na wierzchowinie Wzgórz Włodzickich, bardzo, bardzo mocno wieje, bez szapki,
raczej chyba nikt się nie wybrał. No przede wszystkim należy biegać, również nie tylko w lecie, kiedy jest pięknie, ciepło i słonecznie, ale również i na wiosnę, i późną jesienią, i często ci ludzie biegają zimą. Wiedzieć, że taki bieg funkcjonuje w kalendarzu polskich biegów górskich, przeczytać regulamin, zapisać się, dokonać wpłaty wpisowego, zjawić się dzisiaj u nas, odebrać numer i wystartować.